Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to odpowiedź na tak, w którym oznaczyła mnie Miss Potocki, a jest to tak z pamiętnika Perfumoholiczki. Jeżeli jesteście ciekawi moich odpowiedzi na pytania do tego taga, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwsze pytanie brzmi, dlaczego używasz perfum? I tutaj są podpowiedzi. Poprawiają nastrój, nawyk w celu uzyskania komplementów. Żadne z tych trzech. Ja używam perfum, bo jestem estetką i lubię ładne rzeczy i lubię też jak ładnie pachnie. Oczywiście ładność tutaj jest dosyć mocno subiektywna, ale chodzi o to, żeby coś ładnie pachniało, żeby było piękne i właśnie dlatego używam perfum. I też dlatego lubię sztukę i też dlatego lubię pewne rodzaje kolorów i dlatego lubię pewne ubrania. Po prostu mi się podobają, a ja lubię się otaczać rzeczami pięknymi. Drugie pytanie. Jak dużo i gdzie aplikujesz perfumy? Aplikuję perfumy za uszami, czyli jeden psik za prawym uchem, jeden psik za lewym uchem. I jeżeli perfumy są raczej słabe, to staram się robić taką mgiełkę z perfum i potem w nią wchodzę i tak staram się robić takie 2-3 chmurki i wchodzić w nie 2-3 razy i w taki sposób noszę takie perfumy mniej trwałe, oprócz oczywiście psików za uszami. Perfumy testować lubię najbardziej tutaj w zagięciu łokcia albo tutaj na przegubach dłoni, ale raczej w tych miejscach tak na co dzień perfum nie noszę. Kolejne pytanie, jak dużo perfum używasz w ciągu dnia? Staram się używać nie więcej niż 2 zapachów, ale zwykle jest to zapach 1. Oczywiście nie dotyczy to dni, kiedy testuję perfumy, bo wtedy mogę mieć na sobie mnóstwo różnych zapachów. Pytanie czwarte, czy lubisz inne perfumowane produkty? Raczej staram się używać produktów bezzapachowych i mówię tutaj na przykład o płynach do prania ubrań albo o balsamach do ciała. Mówię też tutaj o na przykład otoczeniu, czyli kiedy używam perfum, to nie używam na przykład świec zapachowych w pomieszczeniach albo kadzidełek. W ogóle kadzidełek i świec już kompletnie nie używam. Raczej staram się, żeby moje otoczenie było jak najbardziej bezzapachowe, żebym mogła się cieszyć tymi moimi perfumami, które akurat noszę. Używam bardzo dużo kosmetyków i środków do prania, które są ekologiczne, więc te środki są też dużo mniej pachnące i mają dużo słabszy zapach, jeżeli w ogóle mają jakiś zapach. I tak właśnie mi to odpowiada. Kolejne pytanie, czyli pytanie numer 5. Który zapach w Twojej kolekcji reprezentuje Twój obecny gust i estetykę? Ja myślę, że to będą perfumy Nina Ricci, L'Extase Rose Absolue, czyli te moje perfumy, o których już wspominałam milion razy na kanale, są piękne, jeżeli chodzi o buteleczkę. Są całkiem poręczne, są pięknymi perfumami jako takimi. Są to perfumy różane, a ja róże w perfumach uwielbiam. I być może nie używam ich aktualnie bardzo często, bo są to raczej perfumy z tych cięższych, a na lato wolę coś lżejszego, ale mimo wszystko uważam, że to są takie perfumy, które bardzo dobrze mnie opisują. Innymi perfumami, o których już mówiłam w poprzednim filmiku tagowym, byłyby na przykład Kenzo Jungle Elephant i Opium od Yves Saint Laurent. Kolejne pytanie brzmi, jaki jest zapach, który kochasz, ale nie nosisz go często i dlaczego? Myślę, że to będzie zapach Balmain i Vuar, a nie noszę go często, ponieważ mam go bardzo mało, a są to perfumy, które są unikatem i niestety nie mogę ich już dostać w sprzedaży, więc oszczędzam je jak mogę, używam ich bardzo mało, natomiast są to perfumy, które bardzo, bardzo lubię. Pytanie numer 7. Czy dzielisz zapachy na damskie, męskie, sezonowe? Dzielę zapachy na sezonowe, bo część zapachów wolę nosić w ciągu lata czy jesieni, a część w zimie czy na wiosnę. Natomiast to nie jest tak, że na przykład Angela noszę tylko w zimie. Zdarza mi się nosić Angela też latem, zwykle troszkę chłodniejszym, ale też lubię na przykład takie cięższe perfumy nosić latem, choć zdarza się to zdecydowanie rzadziej niż noszenie perfum lżejszych, wodnych czy cytrusowych. W moim przypadku raczej wodnych niż cytrusowych. Natomiast jeżeli chodzi o rozdzielenie na męskie i damskie perfumy, ja raczej na to staram się nie patrzeć, po prostu nosić perfumy, które mi się osobiście
osobiście podobają, nie patrząc na to, czy to są męskie perfumy, czy damskie, zwłaszcza, że współczesna męska perfumeria jest bardzo, bardzo słodka i kiedyś, kiedy robiłam sobie taki test perfum na ślepo, zdarzyło się w tym teście kilka męskich perfum i ja byłam w 100% przekonana, że to są perfumy damskie, bo one były tak słodkie i tak według mnie przechylone w stronę damską, że uznałam je za damskie, a były tak naprawdę oznaczone jako męskie. Więc myślę, że to nie ma znaczenia. Ja noszę, co mi się podoba i do tego samego zachęcam Was serdecznie. Kolejne pytanie. Czy kupujesz zapachy po przetestowaniu próbek w ciemno, czy testujesz w sklepie? Ostatnim czasem głównym moim źródłem perfum są najpierw próbki tych perfum i potem, jeżeli perfumy mi się spodobają, to kupuję pełny flakonik. Zdarza się oczywiście cały czas, że kupuję też perfumy w ciemno i tutaj jest niespodzianka. Czasem jest to wielki hit, a czasem trochę po prostu nie wyszło i te perfumy oddaję dalej. Muszę powiedzieć, że bardzo rzadko odwiedzam perfumerię, bo nie lubię, jak ktoś patrzy się na mnie i stoi nade mną, kiedy testuję perfumy. Ja też nie lubię, kiedy jest spokój, kiedy sobie mogę pomyśleć nad tymi perfumami. A w perfumeriach mam takie wrażenie, że muszę testować szybko, że jestem zobowiązana do kupienia jakiegoś zapachu. Gdy tymczasem ja wolę sobie na spokojnie w domu przemyśleć, podumać nad tym zapachem. Więc bardzo rzadko chodzę do perfumerii i nie mniej rzadko kupuję perfumy w perfumerii. A w każdym razie w takiej stacjonarnej. Kolejne pytanie. Który zapach z Twojej kolekcji początkowo Ci się nie spodobał? Nie mam takiego zapachu w swoich zbiorach. Ja uznaję zasadę, że albo zakocham się od razu, albo perfumy oddaję. I do tej pory ta zasada bardzo dobrze mi się sprawdzała, dlatego też w moich zbiorach nie mam takiego zapachu, który na początku by mi się nie podobał, a potem mi się szalenie spodobał, bo takie zapachy, które na początku mi się nie spodobały, po prostu oddaję. Kolejne pytanie. Jak radzisz sobie z rozczarowaniami zapachowymi? Rozczarowania zapachowe widzę jako szansę na poznanie kolejnych zapachów. Skoro te, które zamówiłam, są moim rozczarowaniem, więc może następne będą lepsze, a może to też będą rozczarowania. Generalnie nie załamuję się tym, nie płaczę po nocach, że jakiś zapach mi się nie podoba. No po prostu tak jest i przechodzę nad tym do porządku dziennego i już cieszę się wtedy, że mam wymówkę, żeby zamówić następne zapachy, no bo jeżeli ten mi się nie spodobał, no to muszę szukać do skutku. I zamawiam następne zapachy, oczywiście zwykle w formie próbek, więc tym mniejsze jest to rozczarowanie, ponieważ próbki kosztują o wiele mniej niż pełne flakoniki. Przedostatnie pytanie. Zapach na Twojej liście, który chciałabyś kupić, ale nie możesz i dlaczego? Myślę, że to jest łatwe pytanie. Będzie to Bee od Zoologist, a nie mogę go kupić, ponieważ właściwie mogę kupić ten zapach, ale nie chcę go kupować, a to dlatego, że to są perfumy dosyć drogie i ja nie jestem jeszcze gotowa na zakup tak drogich perfum do mojej kolekcji, natomiast nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze znajdą się w moich zbiorach. Ostatnie pytanie brzmi, jaki procent Twojej kolekcji to perfumy niszowe, popularnych marek, celebryckie? Myślę, że większość moich perfum to są perfumy takich popularnych marek. Mam kilka zapachów celebryckich, ale raczej niewiele. No i mam też jeden, dwa zapachy niszowe, czyli właściwie powiedziałabym mniej niż 1% mojej kolekcji. Ale zakładam, że te proporcje mogą się w przyszłości zmienić. Być może będę miała więcej zapachów niszowych, albo może więcej celebryckich. Kto wie, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. A na razie żegnam się z Wami. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Dajcie mi znać, jakie są Wasze typy w każdej z tych kategorii. Jeżeli macie jakiś taki specjalny typ, którym chcielibyście się ze mną podzielić. A na razie się z Wami żegnam. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapek w górę, do komentarzy pod filmikami. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!